Param, pam, pam. Param, pam, pam. I dzień dobry wieczór z tej strony Cialny GD i witam się z wami w Don't Starve Together, ale w wersji solo. I będę ja i cała moja tutaj świta widzów, więc wiecie. Więc na pewno dzisiaj będzie też wesoło, bo widzę, że wszyscy są rozentuzjazmowani. A widzicie, trudne słowo, jak ładnie umiem mówić. Najpierw jest to. Czekajcie, bo Mimi pisze, najlepsze jest to, że to jest po kapsu od piwa. Aha, okej, okay, bo Mimi zrobiła przypinkę, więc ona będzie się chwalić na naszym Discordzie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wygląda, to pewnie już jest w dziale zdjęć. No, z moim netem to nie będzie sekunda. No jak to, Ala? No przecież my już wróciliśmy. Ty już napisałeś, jak już wróciliśmy, więc już jest dobrze. No i wszyscy oczywiście witają YouTubki, a ja witam naszą Czarosławę. Chodź, Czarosława. Pojedziemy sobie szybko, tylko damy cię do nowego tego. Mam nadzieję, że się nic nie zajara, bo tutaj, kurczę, jesteśmy w lecie i jest trochę mało wesoło. Wiesz co, zróbmy tak. Czy ja to mogę otworzyć? Nie, nie mogę. Zajdziemy na chwilkę. Czekaj, zaraz wracam, dobra? Otwieramy. Dosiadamy. Pakujemy się tutaj, zsiadamy. Dobra. I zamykamy furtkę. I'm sorry. Muszę to zrobić w taki sposób, bo ostatnio w lato dobrze się bawiliśmy, a mi się wszystko zaczęło palić. Bo tutaj akurat jest strażak, który działa. Który nie działa. Czemu on nie działa? No to byśmy mieli. Jeszcze. Dobra. Czy tyle wystarczy? Może jeszcze jednego dodamy, tak na szybki wypadek. Aha, jest na dziale pochwal się hobby, okej. Dobra, to przy okazji zobaczymy, jak tutaj nasza. No, też puste. Wszystko się spustoszyło, przecież tak w lato to nie można. Czy ja mam się w ogóle pytać? Oj, pozbyłem się wszystkich drewienek. Czarosława, czy ja w ogóle mam się pytać, jak do tego doszło? Nie to, to. Chyba dostałaś rykoszetem, co? No nie marznij nam tu. Ale kurczaki, co tu się stało? Przecież przyjaciółko nasza, ty powinnaś tutaj zostać ładnie w zagrodzie. Razem z resztą rodziny, która sobie tutaj ładnie śpi. Co ty zrobiłaś? Czekajcie, może ja coś zrobiłem. Czy coś jest nie tak z tą zagrodą? Aha, dobra, już wiem, co jest nie. Ej. Słuchajcie, tak się nie bawimy. Trzymaj, dziabaj. Nie. Teraz nie śpimy. Ty o co chodzi? Czarosławie, jak ty się wydostałaś? Czy gdzieś tutaj jest dziura? Czy ona się po prostu teleportnęła? To ja już nie wiem, o co chodzi. No nie. Oj. No co ty mnie tak zrzucasz? No weź co? Chodź. Szybko tutaj. I spatulki. No, spatulki. Uważam. Na co mam uważać? Dobra, zamykamy furteczkę i papa. Dzwonka nie zostawiłeś. A, dobra. Masz rację. Nie. Masz rację, dzwonka nie zostawiłem. Upuszczam tutaj dzwonek. Dziękuję bardzo. Dobra, najedzmy się. Szkuc, figurka, jelenio... Szkuc. Szkic. Figurka, jelenio, cyklopa. Oj, przy okazji ten. Dobra. Nie zaatakuj, tylko aktywuj. Od razu prezencik zobaczymy. Ale zasyczał. Wow! Szmaciane szmaty! Jak to w ogóle brzmi? Szmaciane szmaty. Ale nie, no są super. Wyglądają tak całkiem. Dobra. Tak, wiem, że jest ciepło. Dobrze, że już jest ten. Niedobrze, że... Nie, ja tutaj nie mogę być. Nie, ja tutaj nie mogę być. Bardzo was przepraszam. Po pierwsze, drewno. Weźmy sobie...
No jedno sobie weźmy. Dobra, do futerka tutaj. Weźmy sobie tak ciach i ciach. Tutaj gdzieś były pajęczyny, jak się nie mylę. Weźmy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pajęczyny. Okej. Ojejku. Dobra, i lecimy. Dobra, bardzo dziękuję jeszcze raz za przypomnienie mi tego. A Mimi jeszcze pisze tutaj, że ma wstępny plan zaproszenia na ślub właśnie Czarosławy i Czarosława. Trochę z mózgiem u mnie słabo. Ile ma ta latarnia? Oj, ta latarnia ma 100%. A ta ma 47. Dobra, więc latarnię mamy już pełną. Niestety, muszę jeszcze się wrócić. To nie jest to, że wiecie, że ja nie pamiętam. No właśnie, czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć, czy ja... Nie, no są modne gogle, okej, wszystko jasne, ale pustynnych gogli nie mam. Czyli ja ich na pewno nie odkryłem. Na 1000% ich nie odkryłem. Oby się tam nic tylko nie zaczęło jarać. Świńska pupa raz. To weźmy trzy, tak na wszelki wypadek. Ciach, ciach. Dobra, zróbmy sobie te jedne modne gogle. Sprototypujmy sobie. Jest ok. Teraz tak, to zestaw do szycia. Mamy tutaj. Mamy. Wiecie co? Zróbmy tak, że my go weźmiemy ze sobą. Po pierwsze, raz to sobie tutaj zszyjmy. Ok, i go weźmy też ze sobą. Dobra, i lecimy stąd. Znikamy. Po prostu nas tu nie ma. Śluz glumera też nam się przyda, ale to się dowiecie potem do czego. Do ogniska endotermicznego. Tak, pustynne gogle możesz wyłowić z oazy. Wiem, Alan, powiem ci tak. Wczoraj spędziliśmy praktycznie pół godziny na łowieniu. I uwierz mi, że nie złowiliśmy ani jednych gogli. Co to? Wiecie, co to znaczy, tak? Bym powiedział, no właśnie, ryby były. Ja bym powiedział, że boss nadchodzi. Dziś się nie dam, nie jestem taki łatwy. Ale gogli nie było. Tak, było wszystko łącznie z rybami, ale gogli nie. Wiecie, jaki błąd popełniliśmy po raz kolejny, prawda? Ja wiem, ale dobra, już niech będzie, niech stracę. Błąd, który popełniliśmy, to jest to, że mamy przecież teleport od razu na miejscu. Tak naprawdę, prawie na miejscu, no powiedzmy. Ale blisko mamy ten teleport i mogliśmy tam iść. No tą dziurę taką śmieszną mamy. Jaki się pytam. Tą robalą dziurę czy coś takiego, ale to źle zabrzmiało. I ona idzie od razu pod pustynię. A teraz musimy całą drogę przejść sami, ale to wiecie to. Powiedzmy tak, ja chciałem tedy przejść, bo ja musiałem trawę pozbierać, nie? To wiecie, to jest wszystko wyliczone, tak miało być. Wcale nie jest tak, że zapomniałem o tym. Prawda, czarne króliczki? Oj, to ja właśnie chciałem, widzicie, to jest pełno trawy, ja właśnie chciałem ją pozbierać, bo to jest akurat bardzo ważne. Zobaczmy, czy idziemy w dobrym kierunku. W dobrym kierunku, ale daleko. Dobra, jeszcze sobie chwilę, trochę zbierzmy, no bo jak będzie nam potrzebna jakaś pochodnia czy ognisko endotermiczne, to ważne by było, żeby było. Dobra, o, żaby są, tym sobie przy okazji trochę... Nie, może jednak lepiej nie. Nie, ja się z wami tutaj nie będę bił. Już myślałem, nie, że a może by tak pacnąć żabkę i się trochę pobić. Ale chyba, wiecie co, chyba jednak z tego zrezygnuję. Tak jakoś, tak dla bezpieczeństwa, nie? Przepraszam. Ale ciebie to bym ubił. Dawaj, chodź. Au, to tak nie miało wyglądać. Zgniłe żarcie ci się jara. Tak, jest ładnie jasno. A zaraz będzie gorąco z tego powodu. Już nie. Ok, zaraz spojrzę na czaty i przeczytam, Alan.
Au! No, weź idź. No. No. Wpadnijmy w rytm, a nie. Ty jakieś kombinacje robisz. Patrz, no i koniec. I tak ma być. Dobra, jajka słuchajcie, na razie zostawiam. Mięsny kąsek w jakim jest stanie? W dobrym jest stanie, więc mięsny kąsek bierzemy. Niestety musimy też sobie chapnąć wtedy te dwie paczki pierogów. Okej, czekaj. Też tak miałem raz, że jak chciałem wyłowić pustynne gogle, to całe lato łowiłem i 6 wędek zmarnowałem, nie dostałem schematu. Za to dostałem dwa takie same na coś do wędki morskiej. A, dobra, do góry, do góry, do góry, tutaj dobrze. W sumie trzeba iść ścieżką tak naprawdę. Znowu wychodzi na to, że nie mam krzemienia, ale tutaj krzemień chyba... A nie, mam coś tam krzemienia, więc sobie pozbierajmy. Oczywiście standardowo jestem już pełny, no bo jakżeżby inaczej. Okej. Okay. To lecimy. No ja liczę na to, że ten, że znajdziemy te pustynne gogle. Bo zaraz będzie nam... Teraz to będzie nam ciemno. Tak, tak. O, i tak a propos, tutaj mieliśmy teleport Robalonora. Tak, żebyście poczuli mojego faila. Tu był teleport, który prowadzi tu. Więc, no... Możecie mi po prostu zarzucić facepalmem, nie? Jak najbardziej. Ależ wieje. Dobrze idę, dobrze idę. Muszę następnym razem o tym pamiętać, żeby znowu takiego fejla nie zrobić. Dobra, jesteś. Hurra, jesteś tu. Dobra. To zróbmy tak, zróbmy sobie. Nie te. Szybko jedno tam endotermiczne. Dobra, wyłączmy sobie to. Super, schłodźmy się trochę. Czy ja mam wędkę w zestawie? Nie mam. Dużo jeszcze tego. Okej, okay, zróbmy tak. Nie, mięso. Aha, na tym ja tego mięsa nie ugotuję. No przecież. No przecież, że nie. Okej, okay, to sobie na razie. Co by tutaj na razie zrzucić, żeby nam ten. Dobra, zjedzmy te ostatnie pierogi, bo już tak i tak nimi nic nie zrobimy. Okej, okay, trochę się popsuło, no wiem. Ale nie marudzimy, jest dobrze. Każdemu się zdarza. No, powiedzmy. Ale czemu mi częściej? Dobra, i to jest tak właśnie, widzicie, ja mówię, zaczynamy łozić. Znikać mi stąd. O, widzicie, równiutko poszło, ale ładnie. Jaka kurtyna zapadła, nie jest źle. Ciach. I łowimy teraz. Słuchajcie, i trzymajcie kciuki, żeby te gogle wypadły w ogóle teraz. Ja się nawet z miejsca nie ruszę. Tak to zrobimy. Ja sobie tak będę stał. Będzie następny odcinek z łowienia, nie? To jest jakiś błąd w Matrixie po prostu, nie? A najgorsze by było to, jeżeli wyszłoby... Ale nie, czekajcie, bo nie ma chyba takiej możliwości, żeby... że oaza wypuściła w jakimś innym tym, nie? W jakimś innym porę roku, bo ona jest chyba tylko w lato. A tak to jest zaschnięta, prawda? Czy jakaś tam inna? Dobrze mówię? Dobra, ruszę się, bo to już czwarta ryba, już mnie to denerwuje, nie? Nie, jeszcze raz. Na spokojnie, bez stresu. Jeżeli teraz wypadnie ryba, to się ruszam. Łyba. Dobra, jest coś. Chaotyczny warguś. Ty, chaotyczny wargusiu, weź stąd, idź. No oczywiście, że ja teraz tego tak nie złapię, jakbym chciał, no bo przecież po co? Aha, dobra, moment. Załatwię to, nie martwcie się, ja jestem oazą spokoju. No i dostałem jeszcze, że mam się napić, bo zasycham. Dobrze, to tak zróbmy. I dostaliśmy wzmocniony gumowy korek, no bo przecież coś innego moglibyśmy dostać. Dobra.
bardzo mała żaba przez telefon gada. O co chodzi, Alan? Co? Dobra, jest kolejne zawiniątko. Słuchajcie, może jest szansa. Taka piosenka, aha, okej. Okay. Przemoczony Bright Shade Helm Project. Co? Czy to je to? Brzmi dziwnie trochę. Naucz się, lubię się uczyć. Uwaga. To chyba nie jest to. Czekajcie, bo już zgłupiałem. Nie, no to... To nie to. O, ten hełm jest boski. Dobrze. Ciekaw jestem, na kiedy będę na tyle ogarnięty, żeby w ogóle dojść do niego. Warguś, albo cię czymś nakarmię, albo cię zatłukę. Obiecuję ci to. Już. Chociaż i tak... Jest o tyle dobrze, że on nie jest taki jak. No. Jak ten zerkacz. Działa jako te gogle i jest nieskończony. Co? Poważnie? Ten hełm? Czyli to jest tak jakby ten hełm, który ja używam dla Wigfried, ale też działa na lato i się nie psuje? Czy ja to dobrze zrozumiałem, Alan? Czy ja trafiłem jackpota? Tak, dobra. To teraz najlepsze, to będzie najlepsze z najlepszych rzeczy, nie? Bo ja tutaj nie mam jak, wiesz, myszką najechać czy coś. Co to są za rzeczy, które ja muszę zdobyć? Te cztery i te dwa. A ja w międzyczasie będę łowił dalej. To już jest ostatni żywot tej wędki. Jakbym grał Wendy, to bym powiedział wędki, nie? Ale to tak nie wyszło. Teraz pewnie stracę wędkę. Dawaj, dawaj. Dawaj, nie zastanawiaj się. Złap coś. W tej pięknej oazie. No i kolejne zawiniątko. Dobra, pokażemy. Niedopasowane guziki. Żeby tej temy na hełm zdobyć, trzeba... No i teraz będzie trzeba. Trzeba być praktycznie w endgame'ie. Trzeba być bardziej ogarnięty niż ty jesteś, cialny. Trzeba. Co jeszcze może być? Trzeba. Trzeba iść do ruin. Boże, żebyś tego nie napisał. Błagam po prostu. Muszę od jakiego czarusia zabić? Ajajaj. No ja wiem, że żartujesz. Czaruś to wiesz. Czaruś to jest członek rodziny, tak samo jak wy. To nie ma tego. Ja go mogę wyciszyć, nie? Ale nie zabić. Ludzie, czy wy to widzicie? Dobra, ja widzę, że to łowienie mi dzisiaj wychodzi. Oj, Alan się chyba rozpisał. A tam nie ma gogli? Nie ma tych gogli jeszcze. Na razie są wszystkie różne inne rzeczy z tego. To są w ogóle chyba nowe rzeczy, bo skoro są w języku angielskim, to znaczy, że są zupełnie nowe. Kolejne zawiniątko. Kolejny wzmocniony gumowy korek, no bo przecież jakżeżby inaczej. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj walnę jednego tego. Gdzie go sobie walnę? No, gdzie go sobie walnę? Halo? Halo? Tu. Jaka kurtyna zapadła? Nie ma tak lekko. I teraz... Ja naprawdę nie mogę dodać śluzu glumera tutaj, żeby to się jarało? Przepraszam, wiem o co chodzi. Tak.
No właśnie, mogę. Ciach, dobra. I teraz już się będzie taki jarać, że mi zaraz będzie zimno. Nie można mieć wędki w ręce. A, rybka. Oczywiście, że złapię wszystko poza tą rybą. Dobra, te guziki są niedopasowane, to niech tutaj zostaną. Rybkę ubijemy. Wargu śpi, jak dobrze. Już sobie screena zrobię. Czekaj, o to mnie oglicz mi się to wydaje, obok krzemienia. Wiesz co, to są te referę. To są te gogle, które ja zrobiłem, bo z tych gogli plus jeszcze jeden składnik się robi te tamte gogle. Te pustynne. Tyle wiem. Dobra, gdzie jest krababcia, to wiem. Gdzie są wzmocnione gumowe korki, też wiem. Zrobić jej zadanie wszystkie 10 na razie. Aha. Okej. Czyli, ale rozumiem, że nigdy ich nie zrobię. Po tym, co napisałeś. No, co to było? Nie, po co mi te... Ale masz ochotę na porządną wyżerkę, to nie wątpię. Ale będziesz musiała poczekać. Czyli ciężko. No to super. To bardzo fajne rzeczy znalazłem. Bardzo zacieszam. Szkoda, że crossplaya tutaj nie ma. Jakby był crossplay, to bym wtedy zaprosił kogoś, kto by mi pomógł na moim świecie solo. Ale to musimy poczekać, bo jeszcze 9 obserwujących do tego brakuje. A ja wiem, kto ma tego. Kto ma Don't Starve'a na Xboxie. Aż to pozbieram, żeby nie było. Słuchajcie, no jeszcze mamy ostatnie trzy ruchy wędką. Nie no, kiedyś zrobisz. Tak, na setnym odcinku. Na 200. Czekaj, Warbrosik pisze. Dzisiaj u kolegi byłem, jego brat przyprowadził dziewczynę i się nie mogłem pouczyć grania na gitarze. Oj. Tak, panie Alan, ale prosiłbym bez takich. Nie wpadłem na to, żeby to dodać. Czekajcie, przy okazji sobie wejdę od razu. Przepraszam. Super jest z tymi rybami. Alerty. Przepraszam. Dobra. Tak. Ojku. Tak, Alan, tak. Ale aktualnie zapisuję i zaraz już powiedzmy, że baza przekleństw została zaktualizowana. Słuchaj, Warbrosik, bo tutaj widzę, że napisałeś. Czekajcie. Na chwilę tutaj się zatrzymam, żeby tutaj ogarnąć czat, bo to ten. Niemiły jest ten brat kolegi. Właśnie myślę nad imieniem dla Wołka. Mam dać imię dziewczynie czy chłopakowi? Warbrosik, to tak naprawdę chyba wszystko zależy od ciebie, bo wydaje mi się, że wszystkie Wołki mają wszystkie możliwe, no jak to się nazywa? No, płcie, bo tam chyba nie ma rozróżnienia płci. Więc to już zależy od ciebie, jakbyś chciał. Ryby słodkowodnej nie mogę. Dobra, Warguś, wiesz co masz?
Będziesz siedział cicho teraz? A jak to nie można by... Spróbuj mi szczeknąć. Szklane kulki, no tak, bo tego jeszcze nie miałem. No, a tutaj wieje trochę bardziej. No i słuchajcie, no i tym samym kończy nam się wołki te obojniaki. No najprawdopodobniej tak. Tak to można określić, no bo nie wiem. Nie wiem, jak określić płeć wołka. A, okej. Tylko wyłowię. Ostatnie łowienie i ten, i jemy. Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy coś złapię, czy zacznę być mega głodny. Weź już coś złapi, już otwórz mi z tą wędką. No długo się tutaj czekam. Przecież przez całe lato bym miał ten. Już jest drugi dzień. Dobra. Dziabnięte. I... Ja już nic nie mówię. Dobra, najbliżej. Gdzie tutaj są pajęczynki? Ale w małych ilościach. Dobra, tu jest trzeci poziom. Tam jest trzeci poziom. Tu nie ma. Tu jest w ogóle bez poziomu. Znaczy, że w sensie nie ma nic. Tutaj jeszcze jest lód bez jaj. Dobra, liczmy na to, że gdzieś tutaj coś spotkamy. Że jakieś dwie pajęczynki tutaj złapiemy. Łaza potrzebuje też czas na regenerację zasobów. No to dobrze, to akurat w tym czasie ja też pójdę zregenerować swoje zasoby, czyli źle idę. Czyli co? Czyli musimy po prostu, no, pajęczynki pozbierać. No tego nie mam. 10 minut, 10 itemów. Aha! No to powiedzmy, że już mamy 26 minut, więc już te itemy pewnie się skończyły, więc teraz w międzyczasie. Zobaczmy sobie jakieś pajęczynki dodatkowe. Aha, schronienie, dobrze, niech będzie. Chyba, że. Jak tam? Ten mózg dosyć wysoko mi wskoczył. Chyba, że wrócimy sobie na szybko do bazy. Królowi. Tak zrobimy. Ui! Ui! Śliska sprawa. Pewnie. Królu! Mam sprawę do ciebie. Mam dla ciebie 5 wzmocnionych gumowych korków. Pakuj. Aha, ja też się cieszę. A jak się Warguś cieszy? No i zaraz wyjdzie na to, że nie będziemy mieli miejsca na to. Uwielbiam to, nie? Jak czytasz schematy, dostajesz 15 psychy. Aha. Oj, królu złoty. Chyba tego złota za szybko nam nie będzie brakowało. Dobra, to choć jeszcze z węzełkami spróbujemy. Raz i dwa i trzy. No i pięknie. Czy ty jesteś tak samo zadowolony jak ja, panie Kiulu? Super. My tutaj gadu gadu, a tu tak naprawdę ledwo zipie. Dobra, teraz sobie tak, w międzyczasie zobaczmy, co mamy w lodówce. Dobra. Mamy rzeczy ważne i dobre. Meat i stew możemy sobie porobić, możemy, ale o to nam nie chodzi. Chodzi nam bardziej o to. Raz, dwa, to i wypełniasz. Dobra. Jajeczka. Raz, dwa, trzy. I teraz jaki wypełniacz by tutaj wziąć? Wiecie co, jako wypełniacz weźmy może na sute udko, bo i tak mamy ich dużo. Dobra. Teraz słuchajcie, żeby tak na szybko nie było. Wywalimy sobie nitryt tutaj. Weźmiemy sobie szybka reorganizacja po prostu, bo tak będzie nam wygodniej. To damy sobie tutaj, to dajmy tutaj. Nitryt zaraz podniesiemy. To powinno nam dać pierogi, jak się nie mylę. Weźmy jeszcze te nadpsute udka. Dobra, i teraz lecimy na dwa gary. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, dobra, zaraz je wezmę. Raz, dwa,
3, 4. I tak można żyć. Oj, czekajcie, chwila tego, bo widzę, że tutaj się. Mam kilka propozycji. Mściwy Cecirat, miły dziad Pomścibor, gościwój Czyż pisała, dziadumiła często brona nielupa. O kurczaki, nie? Najlepsze to i tak Bobomir. Bobo, co? I Bobomir, okej. Okay. Chciany, weź szybko DC sprawdzić, czy zaproszenie jest okej. Okay. I by the way, zobacz memy. O kurczaki, słuchajcie, no ale tak podczas tego. Dobra, już momencik, już sprawdzam. O kur... Zaproszenie, ok, bez, nazwijmy to bez samego dolnego akapitu. To bym jedyne, co to zmienił. O Jezu. Co to? Wariaty, po prostu wariaty, nie? Inaczej tego nie nazwę. Czekajcie, to tak głupio zostawiać pierogi na ziemi. O, już od razu dwa nam wpadły. Raz, dwa, trzy, cztery. Będą jeszcze jedne pierogi, więcej jajek nie mam. Raz. Nie. To jest, wiem, że to jest małe, więc to muszę zabrać. Jak wygląda mięso potwora tutaj u nas? Mięso potwora wygląda dobrze. Dobra, weźmy je, weźmy. Aha, tak, to miały być pierogi. Przepraszam, już się zaczynam gubić, nie? Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak to zrobimy. Jeszcze spójrzmy szybko. I tutaj tak samo. No trudno, trzeba się tego szybko pozbyć. Nie. Czy mam usunąć tą zieleń? Ja to na telefonie robię. Zaraz ci odpowiem. No, jako ta szkoda, no ale no, te skrzydła nietoperka. W sumie możemy je podgrzać, tak naprawdę one nam też życia dodadzą. Chociaż z życiem stoimy bardzo dobrze. Dobra. Okej. Okay. Przyrządzamy. No bo musimy coś z tym żarciem jednak zrobić, nie? Dobra, i teraz tak. Raz, dwa i nic więcej nie wymyślę. O nie. Tu jest pusto. Tu jest jeden z kamieni termicznych, w sumie by się przydał. I co? I dwa grzybki. No już weźmy te dwa grzybki tutaj. Ja wiem, że to jest trochę marnotrawienie, ale lepiej zmarnotrawić w taki sposób, niż nie miał się wyrzucić, nie? O nie, 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 nie zauważyłem i wy też nie zauważyliście. Właśnie o to mi chodziło, że Mimi, że tego na samym dole miało nie być. I widzę, że użytkownik Warbrosik wybrał imię. Zasugeruj imię dla wołka. Wybrał tutaj nagrodę z punktów kanału. Ja już ją sobie tutaj wpisuję. Zasugeruj imię dla wołka. War. Bo to jak będziemy wołka ogarniać. Dobra, i imię, panie? Tak, Mimi, o to mi chodziło. O to wezwanie, żeby tego nie było. Teraz tak na szybko, bo nie wiem, czy nie będziemy cofki robić. Bo ja widzę, że w prawym górnym rogu zaczął się jarać. Na pewno, Warbrosik, na pewno. Weź coś łatwiejszego, proszę cię. Proszę cię, bądź człowiekiem. Bobomir, super, Bobomir brzmi pięknie. Będzie się pięknie wypowiadało. Okej, okay, ja to zapisuję. Jak ogarniemy się, czyli na pewno po lecie, będziemy to ogarniać, tylko że właśnie. No widzicie, jest problem, no bo tutaj się wszystko znowu zaczyna jarać. Ojej, pójdź znowu cofka, ale wstyd. Nie, bo widzicie, no to jest tak, że. Przepraszam. Tam po prostu nie ma tego. Ja powinienem trzymać się gdzieś z dala, bo jest naprawdę gorąco. No bardzo mi przykro. A, i Bobomir będzie świadkiem. No dobra. Nie, Warbrosik, daj też innym szansę.
Zobaczymy, dokąd nas cofnie, pewnie do początku dnia. Mam nadzieję, że wtedy jeszcze nie będzie się nic jarać. Ja wiem, słuchajcie, bo to chodzi o to, że chciałem akurat wpaść tutaj, wziąć te pajęczyny, zorganizować się trochę. Powinienem trzymać się dalej. Cześć, Mlekot. Dzień dobry, wieczór. Powinienem trzymać się dalej, ja po prostu nie zauważyłem. Dobra, stoimy tutaj, są pierogi. Są cztery pierogi, wiecie co, trudno. Wstawmy resztę na razie. Zniknijmy stąd. Nie jest aż tak źle. Aha, tylko jeszcze te pajęczyny, jeszcze te pajęczyny, jeszcze te pajęczyny. Dobra, na szybko, na szybko, na szybko. Cztery, cztery nam wystarczą. Tak. Nie ma. Dobra. Nitryt. I ta pałka. Dobra. Mam nadzieję, że się nic nie stało. Już. Dobra. Ja już słyszę, że tam już coś zaczęło grzać, znaczy ziębić. To naprawdę powinno działać trochę lepiej. Jaki głodny, gdzie ty idziesz? Co ty mi wyjadasz? Dobra, stamtąd też idę, bo tam zaraz też się zacznie coś dziać. Okej, więc słuchajcie, robimy coś takiego. Znowu wracamy tam, gdzie wracamy, nie? Dobra, dobra. O, ale mi się tutaj przywiesiło. Już, okej, to dzięki, wielkie. I panie Mleko, dzień dobry wieczór, tak jak już powiedziałem. Co tam, jak tam dzionek mija? Nie, czekaj, to już mamy wieczór. Rzekłbym, że noc. Nie wyrzuciłem złota, no ale to widzicie, no nie było kiedy. Dobra, wędka raz. Ale jak to znowu będziesz łowił ryby? A jakże? W ogóle jak oswoić wołka? Wiesz co, musisz wybrać jednego wołka, który ci się najbardziej podoba z wołków. I na początku najlepiej ogarnąć mu jakieś. Co? Czekaj. Ogarnąć mu jakieś ten, jakieś jedzonko, czyli na przykład patyki albo trawę. Przepraszam. Lato w pełni. Jest masakra. I no i tam parę razy będziesz mu dawał te żarcie, to on cię wtedy tak trochę polubi. No i później możesz zrobić w tych rzeczach do kraftowania taki tak zwany dzwonek. I tym dzwonkiem nawiązujesz więź z wołkiem, wtedy też nadajesz mu imię. No i teraz. A zdjęcie po lewo, jak oceniam, zdjęcie w ogóle jest mega. Zdjęcie po lewo było super. Kolejny węzeł gordyjski, no bo przecież jakżeżby inaczej. Już, i Mlekot teraz pisze do nas, w sumie mam rozkminę, czy strażak może stać się celem samozapłonu i po prostu wystrzelić pocisk z samego siebie, czy nigdy się sam nie zapali. Wiesz co, jeżeli pewnie skończy mu się Mlekot paliwo, duży cudzysłów, tak? To pewnie wtedy się zajara, tak? Bo będzie nieaktywny. Ale tak to nie wiem. Nie ma to jak połowić sobie rybki i nie wyciągać tego, co akurat chciałoby się wyciągnąć, prawda? Ojej, tego złota mam trochę za dużo w zestawie, znaczy w zestawie, w ekwipunku. No ale no niestety, no złoto jest zawsze najważniejsze. Akurat dla Wigfrid. Już mogliby się zlitować nade mną, naprawdę. Albo i nie. Ogólnie to jakbym przerwał stream. Ogólnie dobrze. No dobrze. Sprawdź na szybko DC, please. O kurczaki. No, to w czasie łowienia ryb, bardzo przepraszam, muszę sobie sprawdzić DC. No, lepiej. Które? Walbrosik, które?
No, panie. No w końcu! Hurra! 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 Ale nie, czekajcie, to jeszcze połowimy, nie? Żartowałem. Rany boskie. Dajcie mi te gogle. Tak byłem przygotowany. O Jezu, jak dobrze. W końcu. W końcu. Ile można było? A no, prawda. Udało się. Słuchajcie, ludziki, udało się. Nie wiem jak wy, ja jestem szczęśliwy jak dzwonek. Aż do tego stopnia. I nie wracaj mi w ogóle stąd. Dobra, ryba. Czy ja mogę rybę na karm? Masz żywą rybę sobie więc. Jaka kurtyna zapadła? Nie ma, nie zapadła żadna kurtyna. Dobra, to robimy tak. Co bierzemy? Mamy niedopasowane guziki. Weźmy te guziki wtedy. Oczywiście, że ich teraz nie podniesiemy. Dobra, mamy guziki. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego, co powinienem wziąć? No to i to, tego już nie będę brał. Wędkę wyrzuciliśmy. Dobra, słuchajcie, możemy wracać. Możemy wracać. A jeszcze sobie zjemy. Triumfalnie w końcu w tych goglach. Hura. Ale zdjęcie jak po lewej oceniam. No to. Przecież mówiłem, że jest super. Halo, czaty, prawda? Bo Mimi tutaj mówi, że ten, że ja ignoruję wiadomości. Przecież to jest nieprawda. Ja mówiłem, że zdjęcie po lewej jest super. Proszę się tutaj nie awanturować. Kurczaczki. Ja mówiłem i to nawet dwa razy mówiłem, że jest super. A, widzisz. No. A ja tu bez winy pierwszy raz dobry żuczek jestem. Dobra. No, teraz już nawet nie ma co. Królu złoty! Ale się żeś wywalił. Jakie imię wygra dla Wołka, bo ze dwóch miałem. Bobomir wygrało dla Wołka. Alan. Dobra, czy te lato nadal? Nadal. No trudno, dodajemy paliwko. Prawie full, dobrze. Dobrze, już, już idę gdzieś w ogóle. Gdzieś pójdę daleko od czegoś wszystkiego i zapalę sobie ognisko. O tu. Tu i tak tutaj sobie będę stał teraz grzecznie. Teraz sobie to zszyję. Czy coś jeszcze sobie zszyję? Nic sobie nie zszyję. I tutaj będę stał. I ja nie mogę. Co to było? Co tu się działo? Tyle. Tyle po prostu. Cztery chyba dni. Cztery dni łowienia tych dzikich ryb. Ale w końcu się udało. Prawda, Warguś? Cieszysz się? Nie, śluz glumera to ci nie dam, bo to jest zbyt ten. Ojku. Byś ty jeszcze mi się tak nie ten. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Moje randomowo wymyślone imię wygrało. Dobrze, jest ok. Słuchajcie, zrobimy tak. Wstawimy sobie teraz króciutką przerwę, bo nie okłamujmy się. To łowienie ryb jest strasznie męczące. Wiecie, w pełnym słońcu musieliśmy działać. Prawda? Zdejmiemy gogle, bo je marnujemy. No, tam nie aż tak bardzo 5% to się nie liczy. Więc wiecie, w pełnym słońcu, jak to się nie mówi, walczyliśmy z rybami i
z różnymi fajnymi rzeczami. Znaleźliśmy bardzo legendarne przedmioty, których pewnie za szybko nie ogarniemy. I no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc tego dowiecie się już w jakimś następnym odcinku naszym. A teraz osoby, które są na Twitchu, ja ładnie zaproszę na przerwę. A wy, którzy oglądacie to na YouTube, jeżeli dotrwaliście do samego końca i film wam się o dziwo podobał, bo to był bardzo ekscytujący odcinek, tyle się działo, taka wartka akcja, te momenty, te wybuchy, te cofki, to zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli oczywiście chcecie być zawsze bardziej na bieżąco, pamiętajcie, żeby wpadać na twitch.tv/cialnygd. Więc ja się z wami żegnam. YouTubeowcy, oczywiście macie pozdrowienia od całego czatu, który jest tutaj razem ze mną aktualnie. A moich na Twitchu zapraszam na króciutką przerwę.